Moje wystąpienie będzie miało trochę inny charakter, ponieważ chciałbym, żeby Państwo potraktowali to, co będę mówił jako spekulację. Na pewno jest to spekulacja, która jest osadzona czy zakorzeniona w pewnych faktach, ale już to, że jest zakorzeniona w faktach związanych z partyturami ze studia eksperymentalnego polskiego Radia, decyduje o tym, że ta spekulacja ma dość wątpliwe podstawy, dlatego, że tych partytur wcale dużo nie było. Z tego co wiem, opublikowano zaledwie osiem z nich. Pewnie powstało w studiu więcej partytur, które, z których pewnie część nie ujrzała nigdy światła dziennego. A poza wszystkim, myślę, że jest bardzo cienka linia oddzielająca notatki, które sporządzano przy komponowaniu utworów, a faktyczne partytury. W związku z tym Wiem, że wszystko, co powiem, ma wątpliwą podstawę. Niemniej zdecydowałem się to zrobić, dlatego, że nie mogę Państwu zaproponować takiego researchu muzykologicznego czy historycznego, jaki właściwie wszyscy paneliści dotychczas, ponieważ nigdy go nie wykonałem. Będę od razu szczery. Wykonałem natomiast parę ładnych lat temu z Michałem Mendykiem coś na kształt researchu kuratorskiego. Które był nam bardziej potrzebne do wydawnictw płytowych, a mniej do przygotowywania prac naukowych na ten temat, być może z lekkim zacięciem filozoficznym albo parafilozoficznym. I trochę tym, co wtedy wpadło nam w ręce, i jakie refleksje. Może będę mówił za siebie, żeby Michał nie czuł się, że coś mu imputuje. Jakie refleksje wtedy wywołało? Natomiast wczoraj, kiedy, kiedy słuchałem jednego z wykładów, to bodajże się pojawiło w wykładzie Bolka Błaszczyka, pomyślałem, że chyba najlepszym punktem wyjścia do tego, co chciałbym powiedzieć, byłoby, byłby powrót do tego cytatu z Lutosławskiego, który wczoraj pojawił się tutaj na jednym ze slajdów. Lutosławski, z tego co pamiętam, w krótkiej wypowiedzi postawił cztery tezy. Pierwsza była taka, że muzyka, która między innymi była tworzona w studiu eksperymentalnym, to nie jest muzyka. Druga teza była taka, że jeśli już cokolwiek, to jest to bardziej sztuka. Trzecia teza była taka, że tak czy inaczej jest gorsza niż muzyka. A czwarta, że ma przed sobą wielką przyszłość. I no właśnie. I wczoraj też jak ten cytat się pojawił na, na ekranie, to wywołał taki, mam wrażenie, lekki uśmiech. Ciekaw jestem bardzo z jakich powodów, bo myślę, że tych powodów może być dużo i, yy, i myślę, że one mogą być zróżnicowane. Yy, być może jednym z tych powodów było to, że jednak dzisiaj myślimy o muzyce ze studia eksperymentalnego jako po prostu muzyce. Jako pewnym yy, zjawisku, które powstało, czy w ogóle muzyce elektronicznej, elektroakustycznej, konkretnej. Myślę, że z dzisiejszej perspektywy jest to dość jasne, że po prostu jest to muzyka. I to, co chciałbym Państwu zaproponować, to jakiś rodzaj eksperymentu, żeby wrócić do tego momentu na, pod koniec lat 50. w Polsce i trochę wcielić się w Lutosławskiego i przez moment zastanowić się, czy przypadkiem nie mogło być tak, że, to, że z tego wyewoluowała nie muzyka, nie kolejny gatunek muzyczny, tylko właśnie coś trochę innego. Ta druga teza Lutosławskiego to była teza o tym, że muzyka być może, że ta muzyka, czy to coś. Co tworzy się w studiu eksperymentalnym, być może zbliża się do sztuki. Nie wiem, bardzo to jest oczywiście wątpliwe, aczkolwiek po wczorajszych i w gruncie rzeczy dzisiejszych również wystąpieniach, wiemy, że bardzo dużo przypadków współpracy pomiędzy osobami zaangażowanymi w studia eksperymentalne i przedstawicielami innych dyscyplin funkcjonowało. Jest to jeden z pewnością z takich rzeczowych, historycznych argumentów. Na rzecz tego, że pomiędzy studiem eksperymentalnym a innymi dyscyplinami sztuki zachodziło dość, istotne, dość istotna wymiana. Natomiast to, co mnie przychodzi do głowy, to to, że są takie, myślę, przykłady czy takie aspekty działalności studia eksperymentalnego, które pokazują takie wychylenie się tych dźwiękowych studiów ponad muzykę albo gdzieś obok muzyki. Które być może nie opierają się na współpracy z artystami z innych dziedzin, ale opierają się tak naprawdę na w pewnym sensie jakimś immanentnym, immanentnym momencie rozwoju muzyki, która w pewnym sensie wychodzi poza siebie. Wiem, że to brzmi na razie może niekonkretnie i bardzo spekulatywnie. Ale może, może uda mi się jakoś to przybliżyć. Myślę, że jednym z takich aspektów jest właśnie powstanie partytur do utworów ze studia eksperymentalnego. Ja bym chciał powiedzieć o trzech, może czterech, i chciałbym o nich powiedzieć właśnie pod kątem tego, co one faktycznie mogły, czy jaka mogła być ich funkcja w muzyce elektronicznej, muzyce elektroakustycznej i do czego one mogły służyć. Być może będę teraz mówił rzeczy dla Państwa banalne, ale szybko to zrekonstruuję, dlatego że pewnie wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że wraz z pojawieniem się muzyki elektronicznej, no właściwie partytury przeżyły jakiś rodzaj szoku funkcjonalnego. Znaczy, co, co właściwie robić. Pojawia się nowy materiał dźwiękowy, który nijak ma się do tradycyjnej notacji, która jest usystematyzowana, jest pewnym językiem, w którym nie da się przedstawić nowych dźwięków. Pojawiają się nowego rodzaju przetworzenia i tak dalej, i tak dalej. Właściwie na dzień dobry, jeśli chcielibyśmy myśleć o partyturach do muzyki elektronicznej, trzeba je wymyślić od nowa. To jest pierwsza kwestia, której myślę najwyraźniejszym przykładem z historii studia jest to, że właściwie każda partytura posługuje się trochę innym językiem. Jeśli mógłbym tak powiedzieć, chociaż waham się, ponieważ właściwie taki język nigdy nie powstał. Znaczy, nie, nie ma dziś. Takiego języka, który wyrażałby w skanonizowany sposób wszystkie detale różnych utworów elektronicznych. I e, różnice w, pomiędzy partyturami ze studia eksperymentalnego, chyba bardzo dobrze e, to pokazują. Druga kwestia, o której e, też nie będę mówił zbyt długo, bo mówiono o tym już dzisiaj e, całkiem sporo to jest właśnie e, relacja pomiędzy kompozytorem a realizatorem, reżyserem dźwięku, być może w jakimś zakresie również wykonawcą. Która w bardzo dużej mierze jednak, zresztą chyba to wynika z tego, co Państwo mówiliście, polegała na bardzo bliskiej współpracy. Nawet Pani Ewa opowiadała o tym, że, że Paweł Mykietyn był jednym z niewielu kompozytorów, którzy przynosili partyturę, ale partytura ta mówiła mniej więcej tyle, że jest pewien algorytm, a Pani we współpracy z Pawłem podejmowała decyzję, jak ten algorytm wcielić w życie, to znaczy, co tam rzeczywiście będzie zrobione. Była, było decyzją polegającą na współpracy kompozytora i realizatora, prawda? Oczywiście, ale to jest, to jest tak, tak to rozumiem, przynajmniej na tym polegała praca kompozytora i realizatora, albo na tym mogła polegać praca. i to, myślę, nie, nie, to nie jest tak, jak wygląda współpraca kompozytora i wykonawcy, a przynajmniej nie musi tak wyglądać yy, i z pewnością nie wygląda tak w latach 40-50. Myślę, że być może nawet dopiero powstanie muzyki elektronicznej sprawiło, że ta współpraca pomiędzy kompozytorem a wykonawcą w klasycznej muzyce instrumentalnej tak bardzo się zbliżyła, że dziś przypomina czasem charakterem Współpraca kompozytora i realizatora w studiu elektronicznym. Więc to jest drugi, drugi kłopot, który, czy właściwie, może nie tyle kłopot, ale druga ogromna zmiana, która determinuje to, co właściwie taka partytura powinna zawierać. Skoro właściwie mógłbym przyjść do studia i od początku do końca pracować nad moim pomysłem z realizatorem. Trzecia kwestia, wreszcie. Myślę, że najbardziej powszechnie znana, to jest to, że kompozytor oczywiście może uczestniczyć we wszystkich etapach procesu powstania dzieła i w związku z tym to, co wyjdzie ze studia, jest przez niego ochrzczone jako dzieło takie, pod jakim on chce się podpisać. I to oczywiście jest sytuacja diametralnie różna od sytuacji wykonania, kiedy to wykonanie dzieje się w czasie rzeczywistym. Ktoś może się pomylić, ktoś może zinterpretować coś nie tak, kompozytor może być niezadowolony. Wychodząc ze studia, może uznać to dzieło za finalny efekt jego pracy i wykonanie kanoniczne w pewnym sensie. Więc te trzy takie, myślę, węzowe punkty, o których możemy później porozmawiać, jeśli, jeśli coś tutaj wzbudza Państwa wątpliwości, ale wydaje mi się, że już te trzy fakty. Sprawiają, że właściwie można by zadać pytanie, po co to wszystko? Znaczy, po co partytury? Do czego one właściwie mogą służyć? Dlaczego powstają? I co się z nimi dzieje? Ja Państwu powiedziałem o jakichś trzech polach teoretycznych, ale tych, tych pól, te, te pola mają też jakieś wcielenie rzeczywiste. Krótka anegdota może. Ile już mówię? 3 minuty, 5? 10, e, krótka bardzo anegdota. E, Zdałem sobie też sprawę, jak tutaj siedzę, że, że należę też do pewnego pokolenia, które w bardzo charakterystyczny sposób weszło w, w historię studia eksperymentalnego. Już pamiętam, jak kolega przyniósł mi pod koniec lat 90. kasetę z nagraniem etiudy na jedno uderzenie w talerz i zdziwiła mnie ta muzyka, powiem w największym skrócie, ale na pewno bardziej zdziwiło mnie to, jak parę lat później dowiedziałem się, że do tego utworu jest partytura. A jeszcze bardziej zdziwiłem się w ciągu kilku kolejnych lat, jak nie mogłem odszukać żadnego innego wykonania tego utworu. I co to właściwie znaczy? Jakby jak, jakiego, o co tutaj chodzi? Po co są te partytury? To jest w gruncie rzeczy pytanie, które trochę prowadziło mnie przez przeglądanie tych partytur, które, które znalazłem w studiu eksperymentalnym. I chciałem Państwu opowiedzieć o paru, paru rzeczach z tych partytur, które wydaje mi się, że mogłyby odpowiadać. Na tą wątpliwość Lutosławskiego, który mówił, że yy, yy, muzyka robiona w studiu eksperymentalnym, być może wykracza odrobinę poza muzykę, być może zbliża się do sztuki, ale nie poprzez współpracę interdyscyplinarną, tylko poprzez to, w jaki sposób muzyka jest odzwierciedlana w partyturach. Yy. Jak to tam posunąć? O! Państwo, oczywiście większość z Państwa zna ten, ten obrazek. To, jest, to są pierwsze dwie strony etiudy na jedno uderzenie w talerz. Swoją drogą to jest chyba pierwsza konferencja o studiu eksperymentalnym, na którym jeszcze nie słyszeliśmy tego utworu. <grym> Pewnie wszyscy go znają, ale nie mnie jednak... A, tutaj klikam. No to są chyba, chyba najbardziej znane fragmenty muzyki zrobionej w studiu. Chciałem zwrócić Państwa uwagę na fakt. O. Chciałem zwrócić uwagę na fakt tak trywialny, że, że aż trochę wstyd mi o tym mówić, ale myślę, że jednak kluczowy. To jest utwór, który brzmi, tak jak Państwo słyszeli. Jest zrobione w 1959 roku. Jest zatytułowane Etiuda na jedno uderzenie w talerz. I proszę mi powiedzieć, kto coś z tego zrozumie? Kto usłyszy ten y, utwór w radiu bez żadnego komentarza? Moim zdaniem, to świadczy, ten najprostszy, pierwszy wyjściowy gest studia eksperymentalnego świadczy o tym, że bardzo wiele konstrukcji intelektualno-muzycznych. Jest jednego partych na pewnego rodzaju ironii, to znaczy słyszymy coś, czego de facto nie słyszymy. Jest jakaś niejednoznaczność pomiędzy tytułem a tym, co słyszymy, coś, co znamy, co jest elementarzem w gruncie rzeczy całej muzyki elektronicznej, zwłaszcza muzyki konkretnej. To, co słyszymy, nie jest tym, co słyszymy. Albo wymaga od nas jakiegoś odnalezienia się w tym, co słyszymy, które wy wymaga z kolei wyjścia poza jakieś takie pierwsze zmysłowe intuicje. Co do tego, czym jest nasze słuchanie, czym jest dźwięk, czym jest muzyka, na czym polega kompozycja. I jeszcze raz powtarzam, to jest bardzo trywialna uwaga, natomiast e, mam wrażenie, że odpowiedź na tą niejednoznaczność pomiędzy tytułem a tym, co słyszymy, znajduje się po prostu w partyturze. E, wszystko to jest wytłumaczone e, krok po kroku. Co zostało zrobione? Jak został przygotowany materiał? Z czego wynika tytuł? Że rzeczywiście cały materiał był nagrany, uderzenie itd., itd. i tak i tak dalej. I kiedy myślałem o tym, przypomniał mi się taki krótki, krótki esej na temat, e, na temat notacji muzyki elektronicznej, który napisał Aki Pasulos, podajrzem, Pasulas. Które zwrócił uwagę na coś w gruncie rzeczy też dość oczywistego, ale co myślę, że ma tutaj dość duże znaczenie. Znaczy zwrócił uwagę na to, że partytury w muzyce elektronicznej nie są już tak naprawdę potrzebne do tego, żeby komunikować się pomiędzy kompozytorem a wykonawcą, bo to można zrobić na bardzo wiele innych sposobów, i akurat partytura być może nawet nie jest najlepszym ze sposobów tylko są potrzebne do tego, żeby Powoływać do życia komunikację pomiędzy kompozytorem a odbiorcą. Czyli innymi słowy, partytury muzyki elektronicznej są w gruncie rzeczy budową pewnego dyskursu na temat tego, w jaki sposób słuchać muzyki. Co to znaczy? W jaki sposób możemy poszerzyć swoje umiejętności słuchania albo w jaki sposób możemy zredefiniować nasze myślenie o tym, czym słuchanie jest. I muszę przyznać, że, że dopiero wtedy zacząłem rozumieć, jak bardzo istotne znaczenie mogą mieć partytury, które powstały w studiu eksperymentalnym, ponieważ mogą być właśnie takim trochę przewodnikiem po tym, jak wyobrażali sobie kompozytorzy, że tą muzykę można słuchać. I teraz nawias otwieram. Tym bardziej martwi mnie to, że im dłużej studio trwało, tym mniej tych partytur powstawało. To znaczy, że biorąc za, dobre, za dobrą monetę to, co powiedziałem, tym bardziej ten dyskurs na temat słuchania, na temat tego, jak podążać za tą muzyką, został spychany gdzieś indziej i może zostawiany komuś zupełnie innemu. Proszę zauważyć, że ja nie twierdzę, że partytury są jedynym sposobem na, na budowanie pewnej filozofii słuchania, która być może łączy się z utworami muzyki elektronicznej, ale proszę zauważyć, że y, muzyka konkretna, była obudowana gigantyczną teorią, która wychodziła daleko poza muzykę i która była w gruncie rzeczy teorią poznania, której muzyka była częścią. I myślę, że do każdej, każdego rodzaju muzyki elektronicznej, czy każda, każdy rodzaj muzyki elektronicznej ma w podtekście taką teorię nowego słuchania, nowego zwracania uwagi na coś, co ta muzyka proponuje. I w tym sensie myślę, że powstanie muzyki w latach. 40-50 powstanie tego rodzaju muzyki było również pewną propozycją epistemologiczną. E, oczywiście już nawet na tych przykładach widać, e, że ten nowy język, który powstaje, jest oczywiście językiem, który powtarza pewne schematy znane z, z języka klasycznej notacji, ale odwołuje się do czegoś, co w gruncie rzeczy jest poza muzyczne czy jest poza muzycznym elementem reprezentowania muzyki i sięga wprost do e, geometrii. Widzą państwo, że tutaj są kwadraty, trapezy, trójkąty, które pojawiają się no, niemal we wszystkich e, partyturach e, muzyki elektronicznej w znakomitej większości e, tych, które pochodzą ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia. E, to, to, jest, to jest język, który w gruncie rzeczy przestaje być językiem symbolicznym, albo ten, ten element symboliczny jest, yy, jest yy, w jakimś sensie staje się drugoplanowy na rzecz elementu yy, czy języka całkowicie wizualnego. Są, najprostszym przykładem jest powiedzenie tego, że yy, czas w tych utworach jest dosłownie reprezentowany przez przestrzeń, na którą patrzymy. Jeśli w jakimś momencie czasu nie występuje żaden element, to znaczy, że nic nie słyszymy. W partyturze, klasycznej partyturze instrumentalnej tak nie jest. Jeśli jest przerwa pomiędzy nutami, to nie znaczy, że tam nic nie ma. To są bardzo elementarne różnice, które nagle pojawiają się w przypadku muzyki elektronicznej, które niosą ze sobą pewien ładunek tego, że zaczynamy myśleć o muzyce, wyobrażać sobie muzykę na zupełnie inny sposób niż robiliśmy to wcześniej. Będę może leciał do przodu, bo tutaj znajduje się, chyba już tutaj, znajduje się jeden przykład, który dla mnie był chyba takim najbardziej charakterystycznym przykładem. Chciałem, żeby państwo posłuchali fragmentu utworu z roku 1962 autorstwa Andrzeja Dobrowolskiego pod tytułem Muzyka na taśmę nr 1. 20 sekund. Na pewno pan profesor i, i państwo możecie powiedzieć dużo więcej na temat tego, jak został zrobiony ten fragment. Ja mam wrażenie, że on mimo wszystko, dla niespecjalnie wykształconego ucha jak moje na przykład, jest po prostu fragmentem, kolejnym fragmentem muzyki elektronicznej, mniej więcej takim jak bardzo wiele innych. Natomiast jak spojrzymy w partyturę, to zobaczymy, że to wygląda tak. To było te, tych 20 sekund. Które e, słyszeliśmy. Ten fragment pojawia się jeszcze raz w utworze Dobrowolskiego pod koniec. Co to jest w ogóle? Co, co to jest? To jest. E, słucham? Wszystko widać. E, ja myślę, że gdybyśmy używali dzisiejszego języka do opisania czegoś, co Dobrowolski zrobił w roku 1962. To być może powiedzielibyśmy, że to nie jest wykonanie partytury, tylko to jest sonifikacja pewnej geometrii. I to jest bardzo, może drobne przesunięcie znaczeniowe, ale myślę, że, że, że dokładnie tak można również patrzeć na tą muzykę, która powstawała na podstawie partytur, które bardzo rzadko były dla nas dostępne. A myślę, że ten. Te właśnie partytury ujawniają jakieś zupełnie zupełnie inne, inne pole w tym, o co w ogóle w tej muzyce mogło chodzić i w jaki sposób ona mogła wpływać na to, co, co my słyszymy. Myślę, że, że mógłbym powiedzieć, zaryzykować taką tezę: że jeśli te wszystkie partytury mówią jedną rzecz, to mówią tyle, czy jakby sprawiają, że nasze słuchanie staje się coraz bardziej odklejone od tego, co słyszymy, równocześnie będąc w tym. To znaczy słyszymy to, to, co słyszymy i równocześnie zaczynamy wątpić we wszystkie te elementy, które dotychczas składały się na naszą wiarę, to, co słyszymy jako posiadające uszy istoty. Eee, bardzo króciutko jeszcze może w takim razie o... To są inne, e, inne części e, partytury Dobrowolskiego, eee, w gruncie rzeczy podobny schemat jak, jak u kotońskiego, czyli na dole ta część dolna reprezentuje wysokości, część górna reprezentuje dynamikę i oczywiście czas mierzony w sekundach. Natomiast powstają jeszcze partytury, przynajmniej o jednej chciałbym powiedzieć bardzo krótko. Agnieszka, jeszcze mam trzy minuty. Przynajmniej o jednej chciałbym powiedzieć krótko, ponieważ to jest partytura, która jeszcze. Inaczej y, zabawia się z naszym słuchaniem. No, więc znów e, słyszymy coś, i potem możemy zerknąć na tą partyturę, i myślę, że tutaj nawet e, możemy znaleźć więcej odpowiedniości, jakiejś takiej intuicyjnej. E, e, prze, e, to jest pierwsza i ostatnia strona, nie powiedziałem tego. I w pewnym momencie, chyba właśnie teraz, te pierwsze 32 sekundy się skończyły, i zaczyna się ostatnich 20 kilka sekund. Natomiast co jest dla mnie niezwykle istotne w tym konkretnym przypadku utworu Aela Włodzimierza Kotońskiego z roku 1970. Partytura, jeśli wierzyć tym plikom, które mam zeskanowanym, została wydana w 1975 roku dopiero. I okazuje się, że ta partytura w gruncie rzeczy jest tylko i wyłącznie pewnym. Pewnym egzemplum tego, o co Kotońskiemu chodziło. To jest, myślę, że można by powiedzieć, że to jest pierwszy albo jedyny, albo jeden z bardzo niewielu utworów, które powstały w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, którego partytura ma charakter tekstowy. Znaczy, jest to kilka stron objaśnienia pewnych zasad gry, które ustala kompozytor i pokazuje pewną procedurę, którą należy jako wykonawca dokonać, żeby. Powstał plan utworu, który następnie zostaje realizowany w studiu, a który następnie może zostać przełożony na taką partyturę, jaką tutaj widzimy, ale jest to tylko i wyłącznie przykład tego, czym ten utwór czy to wykonanie może być. I stąd. Te słynne, chyba, może, może w ogóle nie słynne, pierwsze zdanie Aela jest programem opisowym pewnej rodziny utworów muzyki elektronicznej, z których każdy stanowi kolejną wersję tego samego programu. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo zastanawiające, jak na pierwsze otwierające zdanie kompozycji, która okazuje się, że może nawet nie jest kompozycją, ale jest programem opisowym rodziny utworów muzyki elektronicznej i tak dalej, z których... Nie wiem jak państwo, ja znam tylko jedną wersję, która jest w e, archiwum studia eksperymentalnego, e, ale Michał zna więcej. Drugą znasz? No ale zasadniczo za czasów, kiedy Kotoński pracował aktywnie w studiu eksperymentalnym, najprawdopodobniej nie powstała żadna inna wersja tego utworu, a być może dopiero wówczas moglibyśmy zacząć myśleć o tym, Czym faktycznie była jego kompozycja? Kiedy nie mielibyśmy tylko i wyłącznie przykładowego wykonania, ale moglibyśmy mieć ileś wykonań, które zaczynałyby ubogacać tą rodzinę y, utworów muzyki elektronicznej. Dobrze, to chyba tyle. Dziękuję Państwu bardzo.